slice you cut and dice you eat, you uphold. Kejra, no weź coś. Wygląda na laboratorium elfa. Rozwaliłem z dzikiego gonu. Jeszcze mi kopara opadała. Te śmierdziuchy tylko siarki zostawiają. Ale nie wiemy, co będzie dalej. Zróbmy medytację. Jest w ogóle generalnie. Są jakieś skrzynie. Oliwka, spirytus jak najbardziej potrzebny do naszych eliksirów. No dobrze, zobaczmy tę wiadomość. Pobieram zimnie. Zirae, to miejsce nie jest. Nie zostawaj tu zbyt długo. Nie ufaj nikomu, a przede wszystkim strzeż się wiedźm z krzywuchowych moczarów. Wiedźmy z krzywuchowych moczarów? Spróbuj dotrzeć tam, gdzie widzieliśmy się ostatnio. Tam, gdzie widzieliśmy się ostatnio, niewiele nam to daje. Psia krew. Może to i lepiej, że nie zostawił dla Ciri jasnej wiadomości, skoro wpadł tu dziki gon. Na pewno uruchomili projekcję. Przetrząsnęli wszystko. A gdyby mieli więcej czasu, pewnie nie zostałby tu kamień na kamieniu. Ale to nie zmienia faktu, że niczego się nie dowiedzieliśmy. Ani o elfie, ani o Ciri. No cóż, wiemy, że dobrze ją znał. Podróżowali razem. Właśnie, czemu się rozdzielili? Ciekawe, czemu się rozdzielili? Może tak było bezpieczniej, skoro elfiego czarodzieja ściga dziki gon. A może on idzie jej tropem? No ale to po co by tak ostrzegał i ją naprowadzał, że gdzieś się widzieli? No to sugeruje, że się rozdzielili. Wiedźmy z krzywuchowych bagien. Z krzywuchowych moczarów. Kejra, jeśli coś przede mną ukrywasz. Ale ja przecież nic... Znasz te wiedźmy? Nie, nigdy ich nie spotkałam, ale czytałam o nich. W jednej z chat w wiosce znalazłam stary manuskrypt. Była tam mowa o tym, że miejscowe czarownice chodziły czasem na krzywuchowe moczary. Były pośredniczkami między wieśniakami a paniami lasu. Wiedźmy nie tolerują intruzów, ale pomagają miejscowym. Ponoć to one powstrzymały zarazę w Velen. A ty co o tym myślisz? Chętnie uznałabym to za bajania starych bab, ale... Kiedy przybyłam do Velen, przez pierwsze kilkanaście dni miałam paskudne koszmary. Coś wzywało mnie na bagna. Pewnej nocy wprowadziłam się w jawny sen i stawiłam temu czoła.
Kontakt urwał się natychmiast. Od tamtego czasu cisza. Jak do nich trafić? Bagna są rozległe i niebezpieczne, ale podobno wiedźmy wskazują wieśniakom właściwe ścieżki. Księga każe odszukać kapliczkę na krzywuchowych moczarach, a później iść za śladem słodyczy. Słodyczy? No tak. W Kermoren nie czytają dzieciom bajek do snu. Wszyscy normalni ludzie wiedzą, że wiedźmy mieszkają w chatce z piernika, która stoi na kurzej nóżce. Będę musiał przekonać się sam. Weź tę księgę i przeczytaj ją. Ja naprawdę wierzę, że znajdziesz cel. No dobrze, to na początek rozejrzyjmy się za jakimś wyjściem. Dobry pomysł. Po co tu w ogóle przyszliśmy? Tajemniczy mak zielarz. Co to jest? Eliksir, który dostał ode mnie. Wygląda na to, że mu się przydał. Lampa Aladyna? Nie. Co to jest? Eliksir, który dostał ode mnie. Wygląda na to, że mu się przydał. Źle usłyszałem. Co ona mówi? Musiał sam spalić te notatki. Dziki Gon nie byłby aż tak dokładny. Czyli domyślał się, że go szukają. Dobra, wcześniej zauważyłem to przejście. Dziwny medalion drga, a przecież nic tu nie ma. Co jest z tą ścianą? Chodzi do ściany. To iluzja. Też ją wyczuwam. Spodziewałam się, że możemy się tu na nie natknąć i dlatego wzięłam to ze sobą. To? Czyli co? Oko Nehaleni służy do rozpraszania iluzji. Łatwo je skonstruować, więc możesz je zatrzymać. Na pewno ci się przyda. No, i za każdym razem będzie cię o mnie przypominało. Dzięki. Proste, prawda? Przekonajmy się, gdzie prowadzi to przejście. Czyli mam narzędzie, które będę mógł rozpraszać iluzję. Czujesz od lewej jakby prąd świeżego powietrza? To pewnie wyjście. No to chodźmy stąd wreszcie. Poczekaj, jeszcze magiczny kaganek. Magiczny co tym razem? Kaganek. Elf mi go obiecał w zamian za pomoc. A skoro raczej tu nie wróci, mogę go sobie sama wziąć. O ile go znajdę. Pomożesz mi? Mogę, no. Tak, pomogę. Nie wiem, czy mi się nie przydaje pomoc. No to świetnie. Chodźmy. Gwella Glan! Na pewno coś tam znajdziemy. Okej, mam nadzieję. Wygląda na kolejną zagadkę. Jakaś inskrypcja. Pokaż. Możesz przetłumaczyć inskrypcję? Ja rozumiem 1/3, a i to nie ma żadnego sensu. Poczekaj. Nigdy nie byłam dobra z wysokiej odmiany starszej mowy.
Trudno. Przetłumaczę to dosłownie, pomijając wykwintne asonanse. Przetłumacz tak, żeby było zrozumiałe. Czterech strażników niosło jasny płomień, wszyscy w równym rzędzie. Pierwszy nie szedł z brzegu, drugi, co szedł obok pierwszego, grał pieśń tęskną. Trzeci szedł tuż przy swym wiernym zwierzęciu. Czwarty nie szedł obok pierwszego, lecz ten również grał. I tak strzegli swej królowej, co zasnęła pod gwiazdami. Rzeczywiście brzmi zagadkowo. No dobra, spróbujmy to rozwiązać. Pierwszy szedł obok pierwszego, to coś chodziło. Chyba zrobiliśmy coś nie tak. Bella Glan. Może zacznę od tego, co? Ten jest pierwszy. To spróbujmy taki manewr. Jeśli ten jest pierwszy, to ten będzie drugi. Na krzyż. Spójrz, zgasła. Zmieszaj mnie. Bella Glan. Dobra, ten jest pierwszy. No to ten musi. Zaraz, a co może po prostu obok, co? Coś się tam zaczęło dziać. To prawda. Jakby za ścianą się coś przesunęło. Dobra. No bo tamten dwa razy już mi odpalił i upiora to tak zrobiłem, nie? No to ten będzie ostatni. Przypomina jakieś elfie sanktuarium. Zirael. Jak myślisz? Czy to grób? Nie ma żadnego napisu. Znak mewy. Gdyby nie to, że wiem, gdzie jest pochowana, powiedziałbym, że to grobowiec Lary Doren. Mewy? Może to tylko jej pomnik. Nie sądzę, żeby elfy chciały ją upamiętnić w ten sposób. Dla niektórych jest może bohaterką tragicznej legendy, ale większość uważa ją za zdrajczynię własnej rasy, która poniosła słuszną karę za to, że związała się z Kregenanem z Lot. Może ten elfi czarodziej był krewnym Lary? To by tłumaczyło, dlaczego pomaga Ciri. Może. To tego szukałaś? Aha. I do czego to niby służy? Mam nadzieję, że uda mi się go uruchomić. Chodźmy stąd już, dobra? Wiedzący to był taki elf, który był wyjątkowy wśród elfów. O kurczę, musimy coś wyrzucić. Chyba nie będzie trudno wywalić jakieś pałki. O. Dobra, co nas jeszcze czeka? Ja mam broń taką, jaką mam.
więc poproszę bez już żadnych stworów bardziej mocarnych od utopca. Idziemy? Okej, rano. Powinienem użyć oka Nehaleni. Nawet nie wiecie, jak się cieszę, że wylazłem z tych katakumb. Wreszcie. Ale chyba było warto, prawda? To znaczy, ostatecznie dowiedziałeś się czegoś o Ciri. Wybierzesz się na krzywuchowe moczary? A opowiesz mi potem wszystko? Nie wiem, czy będzie okazja. Geralt, mężczyźni dzielą się na tych, którzy potrafią wykorzystać okazję i na tych, którzy potrafią okazję stworzyć. Zawsze byłam pewna, że należysz do tej drugiej kategorii. Poza tym mam do ciebie prośbę. To jak? Odwiedzisz mnie jeszcze? Postaram się. W takim razie będę czekać. Bywaj, Keira. No i znikła. Mamy tutaj łódkę. Łódką jeszcze nie pływaliśmy. No dobra, trzeba wybrać jakieś zadanie. Myślę, że Velen. Wątki śledztwa Velen. Trzeba by pojechać do Velen i zobaczyć, tak? Ale prędzej to. Dobra, dobra, nie będziemy palić sobie łodzi, nie? Zobaczmy, jak wygląda mapa świata, gdzie to Velen jest, moje Velen, Velen. Chata w lesie, wieś Konary. Velen. Można by tu podpłynąć i zobaczyć, co tu będzie, tak? Ale tu mam jakieś trzy. Tak naprawdę to chyba nie wiem, czy mogę podjąć się tych trzech. Ale tak blisko, to zobaczmy, co to jest. Trochę DPI zmniejszyłem, bo za duże. Uszkodzony srebrny miecz, ale mam zapasowy, ten słabszy. Z jakimiś małymi stworami, to sobie poradzę. No. Queen. Tu coś jest. Jakieś ruiny. A poniżej jeszcze coś. To duchy. 13 poziom. Nie, to nie dla mnie. To słaby jestem. Dobra, wsiadamy do tej łódki. Nie ma co się wykupiać. Płyniemy naprzeciwko. Jest taka na żółto wioska. Siadaj, Geralt. Tu jest ster. Dobra, dobra. Co to, łódką sobie nie damy rady? Kiedyś pływałem taką żaglówką, która się nazywała Omega. Mniej więcej to samo. Jeden żagiel, kawałek skorupy. Dobra, wyznaczmy sobie cel. O, tu sobie wyznaczmy cel. Geralt, nie będziesz jeszcze wstawał.
Na skróty przez jezioro będzie najszybciej, nie? O, gazu dodałem, shiftem. Fajna łódeczka. O, i już jest brzeg. Pływa się wybornie, co? Tu jest jakaś wioska. Sorry, panuckowie. A i cuchnie siarką na stajanie. Raz zawozem, raz na kozie. Raz zawozem, raz na kozie, no. To sobie powiedzonko przeinaczyli, nie? Mamy sołtysa. Zabójca mnie mówiła, żeby was wyedykować. Co w ten czas robi? Wow, jakie tutaj dobre leżą. Zarazy uniknąć za oto, no. O higienę! A to wody prosto ze studni nie tykać. Dupę masz raz w tygodniu wymyć, a wodę do picia nad ogniskiem nie chować. Dobry, dobry. Jednej wojska przeszły, potem mur, teraz gór. Kosłucha musi być rada. Nie tyle kupca mi tu trzeba, co choroba Kowala. Jest. No i o co chodzi? Jest i Kowal. Wiocha jak wiocha, Kowala ma. Sorry. No co to było? Tutaj jest wszelkie dobra, bogata wieś. No to się przezbroiłem, u Kowala naprawiłem sobie, okazało się, że wioskowy Kowal, kurde, ma naprawdę fajną broń, którą kupiłem, miecz srebrny, pełne zaskoczenie dla mnie w takiej wiosce, no ale cóż, cieszy, że mogłem sobie zakupić. Dobra, nie lubię tych niemkarczyków, nie wiem dlaczego. Nie lubię Nilgarczyków, chociaż wprowadzali porządek. Tak, nie wiem, chyba przypominają mi Niemców trochę. Nie chcę wyjść na jakiegoś geopolitycznego szewnisto, jakiegoś zatwardziałego nacjonalistę, ale tak mi się to kojarzy. Dobra. Wątki w Welen. Co to znaczy? To znaczy, że co? To znaczy, że mam iść, kurde, i zwiedzać tę Welę po kolei, czy jak? No. Myślę, że pójdę do kasztelu. Pojadę konno do kasztelu i zobaczymy, co z tego wyniknie, bo jak nie, no to zmienię zadanie. Muszę znowu do lasu. Przecież byłeś u nich niedawno. Przysięgałem, że z darami wrócę. Co trzeba dobrodziejkom zanieść w podzięce? Jak będziesz w potrzebie, ty się dowiesz. O czym oni mówią? O noszeniu czegoś do lasu? Dobrodziejkom? Chodź płotka, czas troszeczkę pozwiedzać, ale mam zbroję, która hałasuje przy każdym ruchu. O,
Płotka, nie tak szybko. Płotka, wyznaczymy sobie jakiś kierunek, będziemy tak brnąć, nie? Bierzmy się za to, zobaczymy, czy to jest w naszym zasięgu. Jedź, Płotka! Nauczony doświadczeniem przykrym, mam już dwa srebrne miecze i dwa stalowe. Jeden to tam jakiś zebrany od trupka, a drugi wiedźmiński stalowy. Następne dwa, jeden unikat znaleziony w skrzyni na dnie tam jeziora, który mnie tak bardzo ucieszył. A drugi kupiłem teraz u tego kowala. Zaraz okażemy, zaraz sprawdzimy, jak to wygląda w praniu. Widzę gulę. Tego to już odpuścić nie mogę za żadne skarby. W końcu jestem wiedźminem. Siak. Skąd ten Igni mi się wplątał? Gulę 9 poziom, więc... Zastawy to tu raczej nie mają sensu. Z gulami najlepsza metoda to uskok i cięcie. Tu chyba widzę jakieś gniazdo. A ja nie mam chyba nawet nic do zniszczenia gniazda, cholercia. No właśnie, powinienem wrócić do tego cholernego. Do tego kupca wcale nie cholernego, bo przecież tyle fajnych rzeczy niego zrobiłem. Wydawało mi się, że będzie mi potrzeba jakiegoś miejskiego kowala, a to po prostu to taki w szczerym polu. Miłe zaskoczenie. No ale jeśli nie rozwalę tego gniazda... To gniazdo w guli, trzeba je zniszczyć. O, mam czym. Okazało się. Kurde, zlekceważyłem go. Zlekceważyłem go i prawie mnie zabił. Wniosek na przyszłość. Nie lekceważyć nawet pojedynczego osobnika. Nie docinać do końca, wycofać się. No pięknie, nawet w cutscenkach już mam nowy strój. Wyzwoliłem ludziom miejsce. A dalej wystarczy babę lać raz w tydzień, czy więcej razy? No, wiesz, to zależy od baby, tak? Może coś u kupca kupię.
No dobra, nic bogatego nie ma. Nie kupiliśmy, to teraz medytację, żebyśmy się podleczyli. Szkoda naszego... Oj, naszych eliksirów. Mapka, gdzie my teraz pójdziemy? Biedny Wiedźmin. Skoro tu oczyściliśmy, zobaczmy, co jest tutaj. Nie ma co tu... Tak trzeba poczyszczać te tereny, bo tu ludzie mieszkają, na Boga. Dobra, płotka. Nie będę 250 metrów z buta, tylko wyjdę za wioskę, bo ten mój koń to tak lubi się spędzać. No i jedziemy. Prawda, że piękne kolory w ogóle tych terenów. No właśnie, popatrzymy, jaki ja piękny jestem teraz tam na tym koniu. Ach, Geralt, tutaj jest. O kuźwa, jakieś smoczysko. No to jest wyzwanie dla Wiedźmina. Koń mój to jest jakiś, nie wiem, bo cię sprzedam, kurde, na mięso normalnie. Magii się boi, no. Koń Wiedźmina na Queen włączy on uchodu. Czego to pilnujesz, 14 poziomie? Śmierć dla mnie oznaczasz? A ja się spróbuję z tobą zmierzyć. No i to się chyba dla mnie skończy źle. Tylko chyba nie uszkodziłeś. Nie, to nie dla mnie. Przyjdę po ten skarb. Ale jak będę troszeczkę silniejszy. Tymczasem sobie musimy wyznaczyć inny cel. Wracając dookoła, obejrzymy sobie to. Uspokoiłem niepokorną płotkę. Coś tu słyszałem. No, nie będziemy marnowali eliksirów. No. Neker. Normalnie oddam tego konia. Nekery w tym poziomie to nie jest cac. Sądzę, że muszę sobie na takiego smoka, co to było, to dokładnie chyba była... To nie był smok, tylko...
To jest oko podobne. Wiwerna chyba? No już, już. Jedziemy. Króliszki też są takie podobne do tych. Nie spojrzałem nawet, co to za stwór był. Był dla mnie za mocny, ale na niego pewnie znajdę mieczyk. W ogóle będę musiał wykonać tą misję szukania kompletu uzbrojenia, to co mam do kompletu do mieczy, ale co tu się działo? To ten mój stwór? Nie, to są jakieś chyba gule. Odpocznij. Gniazdo potworów, dobra. Odejdę trochę od płotki, bo strasznie nie lubi czarów. Jak was tu dużo? 9 poziom. 4 5. Mogę by pojedynczo, co? Zostałeś sam. Bracie, ci już wyciąłem. Pięknie, pięknie, po prostu pięknie. Składniki się przydadzą. Można gdzie nigdzie sprzedać, nieźle płacą. W końcu jestem Wiedźminem, tak? Kurde, jak ta zbroja fatalnie hałasuje. Zwykać mnie z kilometra. Od gniazda guli trzeba je zniszczyć. Nie wyskoczył żaden stwór. Ale w tym gnieździe powinienem coś mieć. O! Kurde, a tamtego gniazda nie sprawdziłem. Ajajaj. No dobra, płotka. Wystarczająco daleko zostawiłem konia, żeby mi się nie zląkł. Dajmy, co mamy na tapecie. Tak muszę zrobić objazd dookoła. No nie muszę, ale chcę jeszcze zobaczyć. Podjadę tu. No masz. Jedziemy! Jo. Jazda wokół Wrońców i Kasztelu, czyli Welen, nie?
Właśnie to mnie zastanawia, o co ja mam tutaj wątki w Velen, jakie Velen, czyli chyba w tym zamku muszę przejrzeć wszystko. Dobra, gdzie jest ta? No! W zamku chyba nie przejrzałem drugiego pokoju, tak mi się coś kojarzy. I dlatego chyba nie wyświetliło mi się zadanie wykonane. Więc muszę to nadrobić niestety. No. Wiszą dezerterzy i bandziory, słusznie. Chyba przez barona powieszani jako przestroga. Metrów. A widzę, gule biegają. Zostawię płochliwą płotkę. Znowu gniazdo. Tylko tym razem to użyję sobie jeszcze mam ten olej mam na przeciwko przeklętym, ale przeciwko trupojadom. Dobra. Powinno być jeszcze skuteczniej. Patrzcie, jak jest tył chciał zabrać.